Czysto nie może być tak. O! Ojej! No? A ile razy mówiłem, że się w pracy nie wylegiwać na tym? Ale mnie pan doktor przestraszył. A i chciałem. Myślałam, że po prostu zawał, jednocześnie koniec świata, śmierć kliniczna, wszystko. Siostra nie popisuje. Mówiłem, ostrzegałem, to jest gabinet i robota, a nie co tam siostra trzyma? No tak, leżałam... Karty pacjentów? Nie, ale coś bardzo ważnego. Co to jest? No, panie doktorze... Na sekundę wyjdę, to tu się dzieją jakieś cuda niewidy. Dziwię potem. Panie doktorze, no po prostu... No rozwiązuje krzyżówkę medyczną, bo to pogłębia wiedzę. Medyczną. Naprawdę, tu jest jakieś... medyczne to ja rozwiązuję w 3 sekundy. Dostałam nagrodę Corale. Poprzednie rozwiązanie. Co tu, ciasto? Tu pełno jest niewypełnione. No nie, bo dopiero zaczęło. Ale mnie pan doktor przestał. Dobra, ciasto, no co tu jest? Czy operacje? Niech pan doktor dotknie mi serce. Nie chcę. No tak, oczywiście, pan doktor nie chce. Pan doktor jakby był prawdziwym lekarzem, to pan doktor dotknął. Prawdziwym lekarzem? Tak? No, zaraz to wszystko zrobimy. Tak? Co tam? Proszę bardzo. Bo miałem operować, ale właśnie chyba gdzieś on poszedł, to ja mam trochę wolnego. No dobrze, to może tak. Narzędzie chirurgiczne może przeciąć tkankę na S. Scyzoryk. No? Ale na L się kończy. Scyzoryl? Nie, no panie doktorze, skalpel, no to jest to, co panu doktorowi podaje przecież. Ale ja i tak mam ostrzejszy scyzoryk niż to, co siostra do skalpela przynosi. Skalpel, ej, panie doktorze. Dalej, tam pionowo, co tam. O, tu jest łatwe dla pana doktora. Leczy ludzi, na D. Dziurawiec. No nie, bo to na dzy, to nie. R jest ostatnie, nie cy. No to nie ma czegoś takiego, coś siostra źle wpisała. No przecież to pan jest. Ja jestem? Tak, doktor. Nie, to jest nie w porządku, to nie jest lekarska krzyżówka, no co doktor, no doktor, no karce. No dobrze, no, a tu? Stan nieżytu górnych dróg oddechowych objawiający się wysiękiem z nosa. Na jaką to literę jest? Na K. Na K. Kaszel. Wysięk z nosa? To jest kaszel? Zaraz. Z nosa nie, kaszel? Nie. No, ale to siostra pisze. Kichactwo. Nie, to za długie. No właśnie, no. To nie ma innego. Katar. To jest nieżyt? No jest. Ja nie wiem, pan doktor chyba na kompletach i to bez lekarzy te. No. Siostra sobie nie pozwala. Że krzyżówkę robię, siostra to już nie znaczy, że ten. Dobra, i co jest tutaj jeszcze? Może ja korale wygra? No. To się wstydzę trochę. No nie, siostra czyta, no. No nie. Aha, no tak. Stan nie do rozwoju organów płciowych, szczególnie u kobiet. Siostra Irena pisze. Pan doktor jest bezczelny. Bezczelny, to nie pasuje. To w ogóle nie pasuje, tego nigdy nie było. I wygram korale, sam to wyślę też. Siostra idzie zobaczyć, co z operacją. Przecież jeszcze nieskończone, tam jest dużo bardzo, a potem tam jest moje nazwisko. No ja właśnie skreślę. Pan doktor jest bezczelny i nieuk. O,
Koń, koń mnie! Co się stało? Takie ogromne wargi jakieś mi się śniły, ohydne. Uś, jak można mi tak robić? Ja taki miałem sen akurat. Panie doktorze, to ja chciałem pana tak obudzić chciałam, no. Niech siostra się nie waży tego kiedykolwiek mi robić. Gdzie jest jakaś dezynfekcja? Tydzień temu, jak pan doktor się napił, to pan inaczej mówił. Tydzień temu to było tydzień temu. Byłem młodszy. Ojej. Panie doktorze, chciałam tą krzyżówkę wysłać. Już zrobił pan ją? Bo to jest termin i ja się boję, bo teraz no, są klipsy do wygrania, miałabym komplet. Dużo się jeszcze nie pomoże. Jeszcze jednego brakuje. Siostra to sprawdzi. Dwóch brakuje. Jednego w górę, a drugiego w... Duża na Banacha. Hala. Jaka hala? Targowa, no tam, co ja kupuję zawsze wodę. Mineralne. Ale przecież... To hala taka. Medyczna to jest krzyżówka, panie doktorze. Pan naprawdę jest chyba niedorozwinięty. A gdzie siostra się liczy ze słowami? Klinika. Pan doktor mówił, że pan tam chodził. Chyba to był żart. Chodziłem, chodziłem. To się inaczej nazywało wtedy. Tak. Pan Bogiem nie wie. Co to jest? Kto to jest? Przepraszam, bardzo nie mogę. Co pan tutaj? Nie mogłem otrzymać. Skąd? Panie doktorze, no skąd przecież się wziął? Co to jest, no? Ale to kto to w ogóle jest? No ja nie wiem, to chyba jakiś pacjent pana. Mój? No ej, jak to? Burczewski przecież. To przecież pan doktor mówił, że pan go zoperował już. A bo siostra mnie zagadała wczoraj i go nie zdążyłem zaszyć, no. To co, on leżał od wczoraj? No dałem mu końską dawkę narkozy, ale od wczoraj to mu chyba zeszło. Jak się pan czuje? No, w zasadzie dobrze. No. Wylatuję. Ale jak można nie zaszyć, no panie doktorze? No bo siostra mówiła, że tam trzeba wyjść na chwilę, więc zagadała mi. No, ale no, teraz nic, no. Nie pan się to przytrzyma. Teraz operacja, bo... Nie, tam... A jeszcze jedno hasło jest. Niech pan przestanie mi lać po biurku. No, mówię, dałem panu, że pan... Pan siada. No zaraz się zajmiemy. No, ale nabroił tu. No dobra. To ostatnie hasło. To jakie to jest? No. Niedojrzały osobnik? Niedojrzały osobnik. Znowu? Wyrostek. Faktycznie. Wyrost. To jest to, co ja miałem mówić. No to pan mu jeszcze tego nie zrobił? No bo siostra mnie zagadała, mówiłem wczoraj. No to pan mówił, że tylko ja myślałem, że po operacji już myślałam. Niech siostra wpisze tego wyrostka i położy mi go na tym. Znaczy nie krzyżówkę, tylko... Zakrwawił mi krzyżówkę całą. No mówię, przypisać na kartce mi musiał... przypominać mam, zażyć mam. Coś chodź pan już, no. Chodź pan już. Na tych, niech siostra go raczej... Niech pan trzyma tak, żeby tak siostro, nie był zgoł. Mówię do siostry. Na plecach niech leży, bo nie będę miał dostępu. No dobrze, no. No niech go siostra kładzie. Szybciej. Ojej, to... Nie na tym, bo on ma z przodu nie zaszyte. No mi się przewala, no. Tu, go tam. Czy trzyma siostra te łóżko? Siostra chrzani z nimi? Co to jest? Co to za włosy? Co to za włosy? Aż jak go ciąłem, to mi te włosy w nożach wszędzie były. Siostra to wyrzuci. To on mówił, że mu zależy, bo to na piersiach. To pan doktor mu wyrwał. No odrosną. Spokojnie, kochany. Niech się pan teraz nie odzywa w ogóle. No jest, bo ja już napocząłem. Widzicie, siostra nacięte jest. Chwileczkę, tylko urwę. No poszło. No i dobrze, no. To przytrzymać. Już. O, no już, no i to i dobrze, tyle krzyku. Że się nie rozpękło w ogóle jest. No i dobrze. To pan zabierze, bo to jest nie nasze. Dziękuję bardzo.
Niech pan przez godzinę nic gorącego nie pije. Zimnego też. No tak. Przestań wysyłać te krzyżówki. Może się chociaż umyje.